Cześć moi drodzy! Cześć! Witamy w kolejnym odcinku waszej ulubionej serii, czyli No Jam Rush. W serii, w której sprawdzamy wasze fanarty, testujemy deki i zdobywamy legendarną arenę bez wydawania ani grosza na gemy. Dodatkowo, aby uatrakcyjnić naszą serię, która cieszy się bardzo dużą popularnością, Justyna ma dla was jeszcze jedną niespodziankę. Od dzisiaj w każdym odcinku będziecie mogli wygrać 80 gemów. Wystarczy, że pod tym filmem napiszecie komentarz z napisem hashtag Clash Royale Polska, aby wziąć udział w losowaniu. A wyniki będą podawane w następnym odcinku. Także zabierajcie się do roboty, a my przechodzimy do przeglądu waszych fanartów. A więc tak, moi drodzy, lista waszych fanartów w dzisiejszym odcinku jest bardzo długa z racji tego, że Justyna niestety była chora i nie daliśmy rady nagrać w zeszłym tygodniu No Jam Rush. Dlatego dzisiaj nadrabiamy i lecimy od razu z pierwszym fanartem. Nadesłanym przez Cookie Games. Cookie Games, jest to banowanie gotowe? Banowanie gotowe, Farrell Team jest bezpieczny. Hater z flagą. Boże, jak to jest... Rewolwer, plata o plomo. No dobra, mordo. Farrell Team, nowe logo mamy, herb nowy. Farrell Team, no pięknie. Dobra stary, piątkę mogę dać. Też daję 5, bardzo ładnie. Lecimy dalej, drugi fanart, przez kogo nadesłany? Przez Dominikę D. Dominikę D. Szkieleton Army. Szkieleton Army. 2, 4, 6, 8, 9 szkieletonków. No takie wiesz, no nie, proste, nie? Nie można się przyczepić, że niepokolorowane, bo szkieletonki nie są kolorowe. No właśnie, kartka była biała. Też mogę dać 5. Też piąteczka. Lecimy dalej. Trzeci. Szymon 007. Szymon 007. Just Skeleton, moja ulubiona karta. Spooky Skeleton. No, wy tutaj tak widzę podlizujecie się do Justyny tym Giant Skeletonem. No dobra, to ja mogę dać 6. No ja też daję 6. Bo kredkami. Jakby był bardziej... z tłem czy coś, to było oczywiście więcej. Lecimy dalej. Kolejny fanart od Janusza Biznes. Janusz Biznes. O! No i to jest fanart. Dokładnie. Bierzcie przykład z Janusza Biznesu. Magic Archer. Zostaw lajka. No co mogę powiedzieć na temat tego fanarta? Bardzo fajny, ładny. Nos nawet ma kolor taki, wiesz... Brwi ma krzaczaste. Krzaczaste brwi. Nosek jest zachowana, kolorystyka, cień pada. No powiem tak, mogę dać mocne 9. Żeby nie przesadzić. Ja też daję 9. Super. Następny fanart. Bardzo staranny. Numer 5. Adrian Pyrkę. Adrian Pyrken. Pyrek? Adrian Pyrkosz. Bowler i Knight. No kontra jest... Mega Knight. Znaczy, kontra Knight. Fajne, tu się ładne. Postarał, już ładnie jest wszystko pokolorowane. Szczegóły nawet wszystkie. Bowler jest dwukolorowy, fioletowo. Fakera pokazuje ten Knight. A Bowler mukę. Bowler mukę wciska, ładuj, zobaczyłem. Ja, ale mnie ja tu podhaczył. Zobaczyłam. Podhaczył mnie na mukę. No, stary, za mukę 9 mogę dać również. Też, ja daję w ogóle 10, mi się tylko podoba. Trzeba było arenę pokolorować. Lecimy dalej. Pomysłowe. Szósty, tak? Bodajże. Eldar. Grim Soul z nowej gierki. No nie z Clasha, no ale... No spoko, no, no, fanart to fanart. Co mogę powiedzieć? No... Pajle tych kropeczek się narysował na tym kożuchu. No. Co to jest zbroi? Stary, no to dam ci 8 za to, że się narysowałeś tych kółek. Ja daję 7. Lecimy dalej. Kolejny fanart. Michał Romanowski. Michał Romanowski. No Jam Rush, logo. Rush, no. Zostaw suba i dzwoneczek. Oczywiście zostawcie suba i dzwoneczka, łapkę w górę dla Farrella i JJ. No, no ładnie, spoko. No tak, no. Nie można też pochopnie oceniać, bo nie wiadomo ile macie lat. Dokładnie. Ja mogę dać 6. Ale, no ja też daję 6. Lecimy dalej. Następny. Last Man Clash Royale. O, Executioner. Stary Executioner. Stary Executioner, o którego prosiłem w ostatnim odcinku. Nawet jest różowa ta. Że to jest karta po prostu, obramówka. Wiesz, obramówka. No spoko, stary jak prosiłeś. No i super, niebieskie oczy. Mogę dać 7. No ja daję 6. Okej, okay. To lecimy dalej. Cezary Malicki i Laura, to chyba tatuś i córeczka, tak? Tak jest. 1000 subów życzy Laura z tatą. Takie ładne pismo. Pozdrawiam JJ i Farrella. No, pozdrawiamy. I linie, tak żeby ładnie wyszło. Tak, tak. Króciutko, no. Pozdrawiamy również Cezarego i Laurę. Dziękujemy wam bardzo tego fanarta. Bardzo fajnie. Daję 9. Ja też daję 9. Bardzo starannie. Podoba mi się. No, okej. Okay. No to możemy przejść dalej. Paki Giant Skeleton, jakie muły ma. No. Coś jak twoje. Czy... Pokaż. No, jak szkieletonek, nie? Okej, okay, lecimy dalej. Następny fanart od... Anonymous. Anonymous. Jak to jest Clementine, to ja nie wierzę. Ja nie wiem, ja się nie znam, nie wiem kto to jest, ale... To ma być dziewczynka. Dziwnie wygląda. Myślałam, że to opryszczka. To ma być dziewczynka, to jest krew na twarzy.
bo to są... To miała być dziewczynka? Bo ją... Gdzie są rzęsy? Bo ją zombiak goli. Okej, okay, no pomysłowe, śmiesznie, no trochę nie wyszło. Raczej, wiesz, niepodobne do kobiety, do dziewczynki. A tam z tyłu jest zombiak? Tak, zombiak z tyłu. No mogę dać 6. No ja... 5. Bo na odpierdziel żeś kolorową, nie pod jednym... Koloruje się w jednym, w jednym kierunku. No właśnie, ja też chciałem powiedzieć w jednym kącie. Okej, okay, dalej, następne. Też Anonymous. Anonymous. A, bo ty dwa wysłałeś, faktycznie. Aha, to jest rodzinka dziadek, dragonów. Dziecko. Dziecko tata, dragon. Mama. Lawa tata. Inferno dragon to mama? Tak. Chodź baby dragon. No dobra, a tata... Do. No dobra, niech będzie. Jak tata ginie, to co tata się raz tam rozwala się na szczępy? Nie będę mówił co, pewnie się domyślicie. Okej, okay, chodź baby do domu. Coś tam czeka. Okej, okay, no pomysłowe. Mogę dać, kurczę, 8. Ja też daję 8, ale mogłeś... Bo ta lawa mnie przekonuje. Pomysł jest fajny. Pomysł jest fajny, ale mogłeś się bardziej postarać z tymi kredkami. Nie koloruj tak brzydko. Masz cały tydzień na to. Koloruj se to po 5 minut dziennie. Zdążysz do niedzieli. Lecimy dalej. Kenomek. O, i to jest lawa. No, wygląda jak Stitch z Lilo i Stitch. No. No spoko. Fajnie wygląda. Ładnie to wygląda. No daję 8. Ja daję 7. Lecimy dalej. Nocna furia. Nocna furia. Dla JJ i... Czemu on ma takie wory pod oczami w ogóle? No okej. Okay, no od nocnej furii. No spoko. Też to miał być chyba stary ten egze. No mogę ci dać, mordo, tak, 6. Taki minimalistyczny rysunek. Tak, tak. Mogę dać 6. Ja też 6. Dalej lecimy. X-ray, nie wiem, X-ray. Zostaw łapkę w górę, suba z dzwonkiem, po skryptem pozdrowienie na odcinku. Pozdrawiamy, X-raya, piąteczka. Teraz się zastanówmy tylko, dlaczego taka czcionka, a taki obrazek? No powinno być na odwrót, tak, ale właśnie. Dobra. On zatytułował swoją pracę Nightwitch i mały słodki szkieletonek. No okej, okay, no to mały słodki szkieletonek. Pozdrawiamy X-raya jeszcze raz, daję 6. Też 6. Następny. Następnym razem zwróć uwagę na proporcje. Rozmiary promocji. Okej. Okay. To kolejny? Pagame. Pagame. O! Fajny Mega Minion, taki Exact inny. Toner i Mega Minion. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo ładnie. Ci powiem, mogę ci, stary, dać 8. I kolory bardzo ładnie. Mm-hmm. I mazaczek służył. No ja daję 8. Ja też daję 8. No i dobra. I chyba ostatni. Tak jest. Kasper Jombor. Jombor. Czemu nie pokolorowałeś tej peki do końca? No właśnie, stary, w następnym odcinku wyślij znowu. Kotera, dokończ. Wyślij dokończoną. Za to, że nie dokończyłeś, będzie niższa ocena, daję 5. Tak bym dał 10, a dodaję ci pół, bo ty też nie dałeś nam całości. Chyba że się mazak skończył, no to zrozumiem, tam ci 5,5. Okej. Okay. Daję 6, no trochę więcej ci dam. Dobra. Dużo żeście się na baz grojlili w tym tygodniu, teraz przejdźmy do openingu skrzynek. Nie chcę wam nic mówić, ale Faral zaspał i nie wbił nawet jednej koronki. W Nojum Rush niestety nas minął Clan Chest. Szkoda. Otwieraj silvery. Tombstone. Tombstone się przyda. Przyda się. Kolejny silverek. Silver. Goblin Hat Tesla. Super. Co teraz? Obojętnie. Crown. Gold, właśnie. Crown chciałem powiedzieć. Barbariansy, Canon, no i znowu Tombstone. Pięknie. Teraz Crown Chest? Tak, tak. Jedziemy dalej po kolei. Gold. Gemy. O, przydadzą się. Ice Spirit, szkieletonki, znowu Tombstone. No i super. Tombstone, fajna gra. Co karta gra. Quest, zobacz. Collect Reward. Okej, to jest anniversary z nowego tego. Challenge'a, dalej, daj. Collect kolejną. I mamy donate 40 kart. Zaraz donatujemy kartę i zbierzemy sobie tego questa. No, nie zbierzemy chyba. Chyba, że zagramy... Dwie karty musimy zdonatować. Dawaj, wejdź do klanu. Zdonatuj, raz, dwa, okej. Okay. No i teraz idziemy i otworzymy tego sobie questika. Collect. Baby Dragon. No okej, okay. 15 na 10, super. I ile nam jeszcze brakuje? 35. Dobra, no to na pewno w przyszłym odcinku będzie otwierany. Zobaczmy teraz, co się dzieje w challenge'ach, bo dzisiaj zagramy sobie retro challenge'a. Dobra, tutaj weź sobie zbierz 1000 golda, bo już wygrałem, żeby nie tracić czas antenowy na przechodzenie tego pierwszego poziomu. I dawaj do sklepu, ponieważ mamy do otwarcia za darmowe skrzynki przecież. No tak, przecież mamy jeszcze Magical Chest. Lecisz z Magical Chestem. Dobra.
Uwaga. Gold. Giant, super, bo go requestuje. Minion Horda. Spoko. Elixir Collector. Goblin Hat. Ice Spirit. Nie ma legendy. Ajajaj, dawaj. Valkyria. Prince. Kurczę, niedobrze, mi spadł z tego Magical Chesta Royal Ghost. A mi Magic Archer. No właśnie, szkoda, szkoda. Może coś posypie się jeszcze z Lightning Chesta, dawaj. Sprawdźmy. Gold. Ice Spirit. Ice Golem, co tak zimno. Tornado. Co, będziemy epiki chyba. Skipować? Skipować epiki, dawaj. Zobaczymy. Na Egza, ja bym się czaił na Egza Qtonera. Rage, dalej. 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 Co to jest? Dalej. 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 Dobrze. Golem, kurde, golem. Chociaż golem. Ej, co to był za lightning chest? No średnio. Bardzo średnio. Zobaczmy, co mamy w bostach. Za free mamy gold victory, super. To na pewno bierzemy. Oczywiście, że tak, za darmo, to wiecie. Zawsze się przyda. No i teraz zobaczmy, co mam właśnie w sklepie karty. Ice Wizard do kupienia, nie chcemy. Nie mamy na to nawet pieniądze. Otwieraj skrzyneczkę. Za darmo. Cyk, cyk, cyk. I Minion Horda, dobra. No i co? Robimy Retro Royala. Przechodź do Challenge'a i zaczynamy. Jeszcze mamy jedną skrzynkę chyba do otworzenia. Jeszcze Giant Chest, faktycznie. Giacha. Giacha. Może tutaj spadnie legenda. Na Gold. Bank. Fire Spirity. Elixir Collector. Bansy. No i Jace Gianta, muszkieterka. Dobra, niech będzie. Okej. No to, moi drodzy, zaczynamy. Pierwsza szansa. Join. Join. My ustalamy deka i jedziemy. Tu będzie dek, który przygotowaliśmy, wygląda następująco. Jest Mega Knight, Royal Ghost, Tornado, Electro Wizard, Bandytka, Goblin Gang, Poison, no i Bacy. Ponieważ tutaj nie ma żadnych strzałek, jest tylko log, a princeską średnio lubię grać, dlatego postanowiliśmy, że weźmiemy Poison. Ok, zaczynamy. Mamy tak o, do wygrania 50 baryłek, zapisy, Hunter, no i Epic Chest. Epic Chest. Jedziemy. Farel pierwszy oczywiście. Pewnie się nam trafi jakiś potrójny Challenger. Na dzień dobry. Czemu nie? Czemu nie? Fran. Zaczynamy standardowo. Magic. Magic. Mega. Mega Knightik. I Magic Archer. Lumberjack. No niedobrze ci powiem, ale zróbmy coś takiego. Mam nadzieję, że ten Mega Knight to zobaczy. Oczywiście, że zobaczył. Ale patrz, jak oni puszczują wieżę. Co tu się wypławia, panowie? Co tu się wypławia? Nie róbcie tak, panowie. Już tam z tej strony dałeś Royal Ghost. Bo to jest taki właśnie. Aha, Royal że Ghost. Nie widać, tak? Że go nie widać. I patrz, co on zrobi. Co się dzieje w ogóle? Jaki piękny puszyk. Poison jeszcze damy, taki sobie zapobiegawczy. No troszeczkę nie do końca mi odchodziło, ale te bardzo słabe miał barbariansy. No, bardzo słabe. Tutaj bandytka mu mukę wcisnie. Dawaj, pipit! Pięknie. Ona Lumberjacka kładzie? Tak. No nie do końca. Nie do końca, ale myślałem. Też ma poison. Też ma poison. Właśnie brakuje w tym challenge'u fireballa i strzałek, czegoś takiego, wiesz, żeby to sobie. To właśnie o to chodzi, że brakuje takich kart chyba, nie? Specjalnie tak zrobili, żeby nie robić lawalonów i innych. No co, czekamy sobie. Dobra, zróbmy tak. Tak, oni w gumę chyba grali. Chyba tak, bo nie wiem, co to miało oznaczyć, ale ten Royal Ghost idealnie sobie tam doszedł, tak. Zobacz. On nawet nie zwraca uwagi na tego Royal Ghost. Nie, w ogóle. W ogóle. Nawet nie wiedział kiedy, to mi wierzę, że stracił. Royal Ghost jest właśnie taką chamską kartą. No, nie grałem jeszcze nim u siebie w deku, bo gram lawką, cipawką. Tobie by się przydał, bo ty lubisz takie głupie karty. No i co, gościu? Zróbmy tak może. Ja tu barbariansy jeszcze. Nie zdążył. Ale damy Royal Ghost, niech sobie idzie przed. Tutaj zróbmy coś takiego. No chyba okej. Okay. Uważaj, uważaj, uważaj. No i będzie win. GG. Teraz poleci Justa. Ale się boję. To co? Nie grałam nigdy Mega Knightem.
My granitem grać? No i mamy pierwszą wygraną. Ja ci będę mówił, co masz robić. 483 na 200. Widzisz wszystko ładnie, pięknie? Wszystko widzę ładnie, pięknie. No tak, widzisz wszystko ładnie, pięknie, możemy grać. Stefano. Panie Stefano, zagraj mu Royal Ghosta na most z prawej. Może być, pewnie, że tak. Okay. Niech sobie idzie. Zobaczymy, jakie będzie miał kartę. Electro Wizard, no dobra. Exe. Na to musisz dać Poison. No gdzieś tutaj, okej. Okay. I Electro Wizarda również. Dobra, bandytkę dorzuć do tej ekipy. Ach. No troszeczkę zeszło ci, ale dobra. Wcisnęła mu. Uderzy raz. Patrz, czemu nią tak... Ładnie spuszował, ładnie ci powiem. Dobra, na szczęście. Teraz wyjdziemy sobie z Mega Knightem na spokojnie za towerem, ale to jak będzie full elixir. Okej. No dawaj. Kimberly. No okej, daj. Trzeba będzie tego tornadem to cofnąć chyba. Mhm. Teraz? Tak i... Dobrze. Poison. Electro Wizard zaraz chodzi. Dobrze, że skipłaś sobie. Okej, poczekaj, co się dzieje? Dobra, niech to zniszczy po prostu i wystarczy. I na to zaraz puścisz Electro Wizarda. Niech on trochę doleci jeszcze. Też ma Electro Wizarda, dobra, poczekaj. Dobrze, idealnie. I teraz ja bym dał tego Royal Ghosta. Od razu tutaj? Tak. I poi. Dobra, okej. No i na to może Poison, żeby... Nie mam eliksiru. Aha, dobra, ale i tak Royal Ghost jest... Zobacz, jest supportowany pięknie. Boom. Wow, idealnie. Co, Mega Knighta? Ale niech wejdzie Exo dopiero do nas na mostik. Spokojnie, i zaraz Batsy będziesz musiała rzucić. Dobra. Batsy tak za plecy mu, no dobrze, żeby go ten topór nie trafiał. No i teraz... Poison chyba, co? Nie, elitarnie, poczekaj. Mhm. Dobrze. I Goblin Gang chyba, na szybko. Bo on zaraz będzie chciał wyjść z tym Spark. Też ma Mega Knighta. A chyba nie pokazywał go jeszcze, co? Poczekaj. No, to okej, w sumie. Tower przejmuje i tak. Mhm. Poison? Daj Poison, no. Niech to tam troszeczkę sobie ginie, że tak powiem. I chyba bandytkę jakąś tam szybko trzeba będzie mu wcisnąć, co? I coś jak da, to teraz tego tornadem do tyłu musiałabyś cofnąć. Exa, jeszcze mocno cofnij. No, dobrze. Cofaj go, Hama, pięknie. Ładnie. I teraz na to Mega Knighta. Wyczekaj. Nie, Elektro jednak. Dobra, Mega. Nie wiedziałem co. 3, 2, 1. Dobra, opłaciło się poczekać. Tak jest. Powiem wam, deck bardzo dobry. Oczywiście nie będziemy pokazywali wam każdej walki, tylko pokażemy wam jeszcze jedną walkę, która będzie ostatnia. Dwa winy, super. Lecimy dalej. Okej, moi drodzy, ostatnia walka. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Trzymam kciuki cały czas. Trzymasz kciuki? No dobra. Matthew. Z No Clan. Pomału. No, ja nie mam nawet co rzucić. Poisona mogę zagrać. Electro Wizard. Myślałem, że będzie spóźniony, ale w miarę... Timing był. Czemu jeden piorun nie uderzył w tower? Don't know. Nienawidzę Bacy tego. Bandytka. Kurde, ta princeska znowu jest. No właśnie, co z tą Pripceską? Pripceską. Jest! Dobrze. No. Good, bandytka. No, Mega Knighta. Dobra, kastuj się Mega Knight. Tutaj nie ma żartów. Poczekaj. Dobra. Tak właśnie się kończy czekanie. No, przecież cały czas klikałeś. Tak właśnie się kończy nie czekanie. Nie czekałeś. Nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Będzie dobrze, no. Wow. Bandytka, dawaj. Jeden cios, dobrze. Dobrze, pięknie zgasił. Dobrze, teraz wejdzie. Teraz to siada. Teraz wejdzie. Jest. Tak.
Już jest tak, to 10 gramów kosztuje. Zaraz wywrócisz telewizor. Dobra, jest gitara. Nie wiem, czy będzie... Dobra, doślemy Goblin Gang, że trójka była, nie na szybko. Dobra, GG. Ale lepiej wygrać chyba za pierwszym razem, niż później znowu się męczyć od nowa, czy nie? Nie, no to pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Deck jak najbardziej się spisuje, polecamy. A my otwieramy Epic Chesta. Bum. Ciekawe, co spadnie. Canon Card Unlocked. O, fajnie. Bowler. Price. Skarni. No, nie było źle. Fajnie, że Prince. No i może będzie legenda. Jedziemy. Gold. Zap. No, Skeleton. Co drop? Mega drop. Dobrze. Dobrze, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie o konkursie. Napiszcie w komentarzu. Hashtag. Clash Royale Polska. Aby wziąć udział w losowaniu. Trzymajcie się, cześć!